Cześć, witam Was na kanale i zapraszam dzisiaj na test limitowanej kolekcji Belle, nowej, wakacyjnej. Nazywa się Summer Trip. Mam ją tutaj, mam zdjęcie całej tej kolekcji na Instagramie Belle i stąd Wam zaraz przeczytam, co my tu mamy w jej składzie, ale jeszcze tylko Wam powiem, że mam trochę wilgotne włosy, więc one sobie będą schły, jak my się tu będziemy malować w międzyczasie, także jakbyście coś tam dostrzegli, że są wilgotne, no to... A takie wiecie, wakacyjne fale mokre, jak to się mówi, beach waves, nie? Także udajemy, że wróciłam po prostu z plaży i będę sobie robiła wakacyjny makijaż. Dobra, i po kolei co jest w kolekcji? Blue Bay Mascara, niebieski tusz do rzęs. Następnie Water Lily Eyeshadow Palette, czyli paleta cieni, tak się prezentuje. Green Sahara Line, czyli zielona kredka do oczu. Kolejna rzecz to jest Suntan Blush, czyli taki rozświetlający róż. Golden Suns Highlighter, czyli rozświetlacz w płynie. Zobaczcie, tak wygląda opakowanie. Matte Sea Kisses, czyli pomadki matowe. Pokażę Wam, jest taka w takim najbardziej delikatnym, dziennym kolorze. Mamy też taki intensywny fiolet i bardzo, bardzo taki jaskrawy koral. I ostatni produkt to Water Splash Lip Gloss, czyli błyszczyk do ust. I powiem Wam, że to, co bardzo mi się podoba, wszystko Wam czytałam, nie wiem, czy już mówiłam, z Instagrama Belle. To, co mi się bardzo podobało, to to, że każdy z tych produktów był zabezpieczony. Czy błyszczyk, czy te pomadki, te produkty takie sprasowane też były owinięte foliką, także miałam pewność, że ich nikt nie otwierał, tusz do rzęs i tak dalej. Kredka jest w kartoniku i tu nie było żadnego dodatkowego zabezpieczenia, więc co prawda każdy mógł otworzyć, ale patrzyłam, już jest nieruszona, więc fajnie. Cieszę się, że cała kolekcja była bardzo dobrze zabezpieczona i że mam pewność, że nikt jej nie macał przede mną. Także super. Makijaż zaczynamy od płynnego rozświetlacza, bo mam na twarzy podkład, korektor. Nie pudrowałam niczego, no bo właśnie taki kosmetyk kremowy jeszcze jest do użycia, dlatego po prostu pudrowego jeszcze nic nie nakładałam. Rozświetlacz nazywa się Golden Sense Highlighter. Jakby co, to ceny zostawię w opisie. Rozświetlacz mamy tylko w jednym kolorze, w takim konkretnie złotym. To jest 01 Sunny Glow i zrobiłam już tutaj swatcha. Zobaczcie, jak on odbija światło. To jest taki w miarę jasny, ale jak... O, widzicie, jak bokiem odwrócę, to rzeczywiście jest troszeczkę już takie ciemniejsze złoto, więc ono no do bladej karnacji może nie będzie wyglądało jakoś super. Nie wiem, wiecie, do takich alabastrowych cer to myślę, że będzie się odcinał, no bo jednak to złoto jest takie ciemniejsze. Ale no do opalonych skór, takich wakacyjnych, na pewno będzie wyglądało to pięknie. No i właśnie nie wiem, jak to nakładać, czy na gąbkę, czy palcami. Może spróbuję najpierw, czekajcie, tu sobie dam trochę. Palcem spróbuję. Mam wrażenie, że ta konsystencja jest trochę taka nie do końca kremowa, tylko jakby lekko tłustawa. Takie pierwsze wrażenie jakoś. Chyba, że to ten mój podkład jest taki tłusty. Ale jak tak biorę pod palce, to coś takiego pomiędzy kremowym a troszeczkę lekko tłustym produktem. Coś takiego, ale łatwo się palcem wklepuje. Całkiem spoko to wygląda. O. Mam nadzieję, że widzicie. Zastyga ten rozświetlacz, bo to tutaj na dłoni mam już chwilę i zastyga, ale powiem Wam, że tak nie w 100%, bo to już mam, nie wiem, ze 2 minuty i jak tak mocniej przycisnę, to da się to rozetrzeć. Lekko zastygło, ale tak nie w 100%, także ciekawa jestem, jak to na twarzy będzie. I wiecie co? Jak już nałożyłam sobie z jednej strony palcami, to spróbuję z drugiej gąbką, żeby zobaczyć, czy gąbką też się da. Dobrze, teraz z tej strony gąbeczką. Proszę bardzo. Zobaczmy. Ok, gąbką idzie na pewno szybciej, bo na palcach to wiecie, robią się jakieś tam momentami gdzieś w jednym miejscu jest troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, a jednak gąbka od razu... Robi to jakoś tak szybciej i ładnie, równomiernie rozkłada ten produkt. Także no w moim wypadku akurat lepiej gąbką i uważam, że jeśli Wy nie używacie gąbek, ale na przykład pędzli, to pędzlem też będzie Wam łatwiej, bo jakoś tak palcami mam wrażenie, że się to dłużej robi. No i tutaj wiecie, no wiadomo, gąbka też trochę zjada tego produktu, dlatego trzeba więcej nałożyć, ale ładnie wygląda, nie? Zobaczcie. O, no ładny jest. To podokładam sobie jeszcze z drugiej strony
i będziemy przechodzić dalej. Powiem Wam tak szczerze, że to wygląda całkiem ładnie, ale... kurczę, jakoś na twarzy nie wydaje mi się to jakieś takie bardzo intensywne. Powiem Wam, że tak, to jest taka tafla, ale ma w sobie takie pojedyncze drobiny brokatu i one są w różnych rozmiarach, są takie drobniejsze, ale są też takie dosyć duże te kawałki i normalnie, no nie wiem, z 30 cm mam od siebie lusterko i widzę gołym okiem takie większe drobiny, także zbliżę Was, to może też zobaczycie. Nie wiem, czy będzie to widać w kamerze, ale gdzie niegdzie jest taki grubszy brokat. No i wiadomo, to już kwestia gustu, czy Wam się taki mocniejszy brokat w rozświetlaczu na wakacji będzie podobał, czy nie. No nie wiem, szczerze mówiąc, tak mnie to tak chyba nie do końca przekonują te drobiny, bo mogli dać jakby, wiecie, samą taką perłową bazę, no ale dobra, każdy lubi co innego, więc... Na pewno ta wersja też znajdzie swoich fanów. I teraz co dalej? Ja sobie zrobię resztę twarzy, czyli przypudruję wszystko, korektory, buzię, nałożę bronzer i wrócę do Was na róż. Jestem już z powrotem, mam przypudrowaną buzię i zrobiłam sobie brwi. Pomyślałam, że bronzer może nałożę jednak za chwilę po różu, bo on jest taki róż intensywnie rozświetlający. On ma też taki... dosyć, widzicie, taki ciepły kolor, nawet ciężko mi go opisać, bo on wygląda tak trochę w opakowaniu tak na taki ceglasty, coś w tym stylu. Zobaczcie. O, coś takiego i on odbija, widzicie, taki trochę ceglasty jest. I odbija światło tak na złoto. Także pomyślałam, że może jakbym nałożyła bronzer, to tak za bardzo nie byłby on widoczny, mógłby się trochę za bardzo zlać. Więc najpierw nałożymy sobie róż. No i może przeczytam Wam szybko jeszcze, co oni tutaj o nim mówią. Róż intensywnie rozświetlający będzie idealnym dopełnieniem letniego looku. Przyjemna, miękka konsystencja i równomierna pigmentacja sprawią, że róż perfekcyjnie stopi się ze skórą, pozostawiając naturalny efekt na policzkach. Także już to sprawdzamy. Jeszcze tylko zobaczę, co o tym rozświetlaczu. Płynny rozświetlacz do twarzy i ciała, zachwyca i letnim złotym glow dzięki temu rozświetlaczowi. Efekt błyszczącej tafli sprawi, że makijaż będzie wyglądał nieskazitelnie. Rozświetlacz można aplikować samodzielnie lub mieszać z podkładem. No, do ciała może szybciej, bo te drobinki jakoś tak na buzie nie do końca mnie przekonują. Starałam się pudrem też ominąć ten obszar, więc fajnie się to błyszczy, ale jednak no widać normalnie z takiej odległości, no właśnie, około 30 cm, to spokojnie to widać. Myślę, że z większej też, także mnie to do końca nie przekonuje. W każdym razie róż jest faktycznie gładziutki, taki przyjemny. I uwaga, kolor. No, tak wygląda na skórze. Faktycznie mocno rozświetlający. Więc będzie też fajnie odbijał światło. No a kolorek taki brzoskwinkowy. Zobaczymy na twarzy. Nie wiem, na ile Wy to widzicie, bo już trochę nałożyłam i na żywo już to widać, tylko że jak ja siedzę przodem, to tutaj na policzku się już światło odbija. O, widzicie? Jak siedzę teraz, to tu widać, że już jest kolor nałożony. Ale jak się tu wracam bardziej do światła, to widać sam błysk, także... No, jest rzeczywiście intensywne to rozświetlenie. Myślę, że to jest tylko dla osób, które faktycznie lubią rozświetlające róże. No bo jak lubicie mat, no to... Na pewno Wam się nie spodoba, ale ja osobiście lubię, widzicie, ładny jest ten róż, podoba mi się. Ja bardziej właśnie wolę takie brzoskwiniowe kolory niż typowo różowe, więc mi się podoba i też ładnie rozświetla buzię, więc myślę, że właśnie na lato do opalonej skóry to będzie coś naprawdę bardzo ładnego. Myślę, że właśnie im bardziej będzie opalona skóra, tym on będzie lepiej wyglądał. Przechodzimy już do oczu i co do powiek, to mamy paletę cieni, kredeczkę zieloną i tuż do rzęs niebieski. I po pierwsze paleta, która powiem Wam, że też wzbudziła na początku, jak ją zobaczyłam, we mnie takie mieszane emocje, bo dla mnie ta paleta wygląda jak paleta jesienna. To mi się nie kojarzy w ogóle, kompletnie mi się to nie kojarzy z latem. Są same maty, kolory dla mnie takie typowo jesienne, takich liści spadających z drzew, więc... No jakoś tak, jeśli chodzi o letnią kolekcję, to dla mnie tak średnio. Dodatkowo wszystkie cienie są takie matowe. Tak, matowe. Myślałam, że może satynowe, ale nie. Wszystkie są matami, więc to też jest takie mało dla mnie wakacyjne. No nie wiem, każdy może mieć oczywiście swoje zdanie. Dla mnie ta paleta nie kojarzy się z latem. Wiadomo, te kolory do opalonej skóry na pewno będą też pięknie wyglądać, ale
no nie wiem, chyba nie tego się spodziewałam w wakacyjnej kolekcji, ale to nic. Na powiekach mam trochę korektora i na ten korektor będziemy sobie te cienie nakładać. Od razu Wam powiem, że postaram się zrobić jak najmniej ciemny makijaż, bo ja chcę, żeby to było takie, no jednak bardziej takie wakacyjne, no nie jakieś bardzo ciemne smoki, więc zobaczymy. Zobaczymy, co z tego stworzę, wymyślę. Najpierw ten najjaśniejszy, co jest akurat moim zdaniem plusem, nałożę sobie tu pod brwi. Mam nadzieję, że to jest takie w miarę jasne. Czy niekoniecznie? Nie. Chyba ten kolor nie jest takim beżykiem pod łuk brwiowy. Bardziej, no, bardziej takim najjaśniejszym cieniem do rozcierania innych. Dobra, to nałożę go sobie trochę w załamanie. I wezmę ten taki najbardziej rudy kolor. Wklepałam sobie ten kolor, tak bardziej wcisnęłam. No i właśnie tym najjaśniejszym teraz sobie porozcieram granicę. No, te zewnętrzne granice sobie trochę roztarłam. I co by tu zrobić, żeby to wciąż było wakacyjne, a nie takie jesienne? Wezmę kredkę zieloną, to jest kolor 01 khaki, ale oczywiście była tylko jedna w kolekcji. To nie jest butelkowa zielenia, nic żywego, takie właśnie khaki, taki trochę zgniły zielony. I wiem co. Rozświetlacz nałożę sobie na ruchomą powiekę. Użyję go po prostu jako takiego cienia w płynie. No dobrze, tak to teraz wygląda. Jeszcze na górnej powiece będziemy mieli trochę do zrobienia, ale najpierw zajmę się dolną powieką, bo chcę, żeby ten rozświetlacz wysechł, więc na linię wodną nałożę sobie tą zieloną kredkę. Powiem Wam, że nie chciała się za bardzo nakładać, przynajmniej nie wiem, u mnie na linii wodnej to jakoś tak nie widziałam w ogóle koloru, więc nałożyłam sobie przy samej linii rzęs i rozetrę ją teraz trochę. Czystym pędzlem to robię, nie mam tu żadnego cienia ani nic, tylko ten kolor chcę trochę rozetrzeć. I trochę roztarłam u góry sobie ten błyszczący rozświetlacz, cień chciałam powiedzieć. Rozświetlacz trochę roztarłam tym pędzlem, którym nakładałam ten pomarańcz, więc to się tak fajnie troszeczkę u góry przyciemniło. Ten błysk widzicie? Nie w tym miejscu, a w tym miejscu nie błyszczy się tak samo, więc ciekawie. I teraz tutaj na dolną powiekę, ale w sam zewnętrzny kącik, nie na całą długość, nałożę właśnie ten taki morski kolor na tą kredkę. No i tak wygląda ta dolna powieka w tym momencie. I teraz wezmę sobie znowu paletę, oczywiście chyba ten taki jakby czerwonawy kolor. Nałożę w zewnętrzny kącik, żeby troszeczkę te granice tutaj porozcierać. No i teraz pomarańczowym cieniem sobie jeszcze tu trochę tu porozcieram. I teraz pierwszy pędzel i porozcieram już tak tylko granice. Tym najciemniejszym brązem zrobię sobie kreskę tak delikatnie przy linii rzęs. Tak wygląda gotowe oko. Zaraz będę Wam opowiadać, co myślę ogólnie o tych produktach. Wewnętrzne kąciki jeszcze dołożyłam sobie tego rozświetlacza.
Tutaj macie słocze tych cieni, co prawda tego zielonego, tak morskiego bardziej. Tego morskiego może nie widać za dobrze, ale on jest tak malutki w tym opakowaniu, że nie mogłam tam włożyć palca i musiałam tego słocza robić pędzelkiem. No ale mniej więcej widzicie kolory na skórze. Powiem Wam, że one są trochę takie suche w konsystencji. No ale tak się to prezentuje na powiekach. No nie wiem, czy to jest jakiś taki super wakacyjny, letni makijaż, ale... Nieważne. Myślę, że to całkiem spoko wyszło, ale jeszcze więcej o tych cieniach poopowiadam Wam później. Teraz, co nam zostało? Tusz i usta, także zastanawiam się właśnie, może na dolne rzęsy nałożę sobie ten niebieski. Zobaczcie, on ma przepiękny kolor. Taki bardzo, bardzo intensywny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i zobaczcie, całkiem spoko to wygląda, bo spodziewałam się raczej, że tak z doświadczenia, że te kolorowe tusze to tak kolor dadzą, ale żeby coś z rzęsami jeszcze zrobić, to tak już niekoniecznie. A tutaj jednak podkreśliło też trochę te dolne rzęsy, są całkiem widoczne, także spoko. Teraz nałożę zwykły tusz na górne rzęsy, ale chciałabym jednak na ten czarny tusz dołożyć potem jeszcze odrobinkę tego kolorowego. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I tak jest o niebieskiej maskarze. Wydłużająca ma być. Niebieski tusz wydłuży i pogrubi rzęsy, a mocna pigmentowana formuła sprawi, że będą wyglądały spektakularnie. No nie będę ich próbować na górne rzęsy, bo uważam, że to już by było troszeczkę za dużo tutaj tego koloru. Ale na dolnych rzęsach widzę, że faktycznie ona jakby daje efekt. Wiecie, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, to nie jest tak, że tylko nałożyłam kolor, tylko widzę, że jeszcze są te rzęsy troszeczkę wydłużone, może faktycznie troszeczkę pogrubione, także... Jeżeli zamierzacie używać go na górne rzęsy, to możliwe, że da całkiem fajny efekt. Jeśli ktoś tak spróbuje, to napiszcie w komentarzu, jak to wyszło. Jeżeli chodzi o cienie, to tutaj jest napisane paletka matowych cieni, intensywnie napigmentowanych. 5 trendowych kolorów, które pozwolą uzyskać egzotyczny look. Cienie idealnie się blendują i zapewniają trwały efekt makijażu. Dobra, później się do tego odniosę. Kredka też. No dobra. Mam już czarny tusz, jak widzicie. I teraz chciałabym jakby, tak wiecie, po jednym przeciągnięciu zrobić, zobaczyć, czy to będzie jakoś fajnie też wyglądało. A co? Zobaczmy. O, widać to. Wiecie, nie jest takie bardzo niebieskie, jakbym sam tuż dała. Ale nie wiem, czy będziecie widzieć różnicę. Ale fajnie, dodaje takiego fajnego akcentu na tych rzęsach. Patrzcie. No jak z większej odległości, to nie widać, że mam coś kolorowego na rzęsach. Dalej jest to oko przyciemnione normalnie czarnym tuszem, ale do tego jest taki, wiecie, szczypta, taki dodatek koloru. Super. Fajnie to wygląda. To chyba bardziej mi się to podoba nawet niż te dolne rzęsy niebieskie. To chyba szybciej bym, jakbym miała korzystać z tej maskary tak na co dzień, to chyba ta opcja mi się bardziej podoba niż te kolorowe dolne rzęsy. Fajnie to wygląda, kurczę. Nie wiedziałam, że to tak fajnie wyjdzie. Spoko. I też ona ma tą silikonową szczotkę i fajnie rozczesuje te czarne rzęsy. Jak macie jakiś taki sklejający tusz, to ona tu ładnie wyczesuje mi te rzęsy. No, super to wygląda. Podoba mi się. No dobra, czyli tusz też już mamy. Tak wygląda na razie makijaż i przechodzimy do ust. Mamy 3 kolory. Zaczynamy od 01 Sea Breeze. To jest ten taki najbardziej dzienny kolorek. Okej. Nie wiem, czy we wszystkich pomadkach będzie tak samo, ale aplikator jest nieprzyjemny. Mimo, że ma ten kształt co zawsze, to jest jakby trochę szorstki. Nie wiem czemu. Zobaczymy, jak będzie w innych kolorach. No nic. I tak, co do pomadek, to już mogę Wam powiedzieć. Że to jest taka formuła jak zawsze w tego typu pomadkach z Belle, w tych limitowanych kolekcjach. Ja ich mam pełno w różnych kolorach, więc mogę Wam powiedzieć, że to jest taka sama formuła jak zawsze, czyli one są takie leciutkie, ale krycie też jest takie średnie. Więc tutaj myślę, że 2 warstwy to jest minimum. Chyba, że chcecie takie właśnie lekkie krycie. Niepełne. To jedna, okej. Ale jakbyście chciały mieć taką kryjącą pomadkę, no to jedna warstwa to jest za mało. No tak, przy 2 to jest tak, no w miarę. Trochę powyjeżdżałam, sorki, ale tak na szybko. Żeby tylko kolor zobaczyć. No, to jest taki najbardziej dzienny,
różowy kolorek. Fajna jest, tak, na co dzień. Nie wiem, czy do tego makijażu akurat, ale myślę, że ogólnie ładny kolor. Jakby te oczy były troszeczkę właśnie bardziej w różach, fioletach, to wtedy by mi się to bardziej zgrywało. Ale ogólnie kolor widzimy. Także następna, 02, to jest Tropical Heat. I to jest ten fiolet. Jestem bardzo ciekawa, jak on wyjdzie na ustach. Ja ogólnie nie jestem fanką fioletów na ustach, ale zobaczymy. Tutaj aplikator jest taki sam. Także chyba niestety wszystkie mają takie dosyć szorstkie aplikatory. A to dziwne, bo w poprzednich kolekcjach tego typu pomadki nie miały takich, więc nie wiem, co poszło nie tak. O, jak jest cieńsza warstwa, to kolor mi się bardziej podoba, bo jest taki... Ten fiolet taki ciepły, taki jaśniejszy, a jak jest ciemniejsza, to już taki jest śliwkowy i ja się nie czuję za bardzo w takim kolorze. Okej, jedna warstwa. I ten kolor jest taki w miarę, no. Ja bym chyba wolała, żeby był trochę jaśniejszy, bo ja tak jak mówię, no te fiolety... Na razie ta jedna warstwa tak mi się kojarzy z takim fioletem zmieszanym z różem. Zobaczymy, jak będzie przy drugiej, na pewno będzie już intensywniej. Tutaj też już są prześwity jakby co, w jednej warstwie. No tak to teraz wygląda. Wiem, że jest trochę nierówno, ale to jest, wiecie, taki intensywny kolor, że do tego, no, naprawdę przydałaby się konturówka. No ale kolorek już widzicie. Powiem Wam szczerze, że do takiego idealnego, jednolitego okrycia to na pewno trzy warstwy, bo przy tej drugiej jeszcze są gdzieniegdzie takie nierówności, prześwity, więc na pewno trzy warstwy, ale kolor, jak widzicie, intensywny, taki, no, na pewno widoczny. No nie wiem, jest ciekawy, ale tak szczerze Wam powiem, to nie wiem, czy często bym po niego sięgała. No i to oczywiście są matowe pomadki, więc one zasychają. Ale moim zdaniem ogólnie ta konsystencja, ta formuła tych pomadek jest taka przyjemna. Nie jest to takie bardzo suche. Nie są takie, wiecie, grube warstwy, skorupy, nawet jak nałożę dwie warstwy tej pomadki. Ale no jak ścieram teraz te pomadeczki, to czuję, że faktycznie one są zastygające. No i trójeczka teraz. Najbardziej intensywny, taki żarówiasty kolor nazywa się 03 Exotic Fruits i o, w ogóle wszystkie te pomadki pachną tak słodko, ale nie jakoś lekko waniliowo. Ale jakiś niezbyt mocny jest ten zapach. Dobra, ostatni kolor, uwaga. Ja bym to określiła jako taki neonowy koral. To jest takie intensywne bardzo, ale powiem Wam, że mam już coś podobnego z Belle, z jakiejś starej kolekcji. Też taki podobny koralowy, intensywny kolor i on bardzo ładnie wygląda do opalonej skóry, bardzo ładnie. I bardzo właśnie lubię go latem używać tak do opalenizny. Okej, tak wygląda jedna warstwa. Na pewno też dołożę drugą. Kurde, jakoś jak widzę siebie w kamerze, to mega nierówno to mi wychodzi, ale już... Kurczę, Marta. Dobra, i mamy dwie warstwy. Teraz uważam, że już jest tak w miarę jednolicie, także tak to wygląda. Odsunę się trochę od Was może, żebyście widzieli ten makijaż tak w całości. Rozpuściłam trochę włosy, żeby chociaż przez jakąś małą część filmu wyglądać, to trochę lepiej. No i dobra, tak wygląda makijaż. Tak się to prezentuje. Powiem Wam, że dla mnie te oczy jednak, jak jeśli chodzi o makijaż taki typowo letni, to są troszeczkę za mocne. Może gdyby ta dolna powieka nie była zielona, tylko jakaś też taka ciepła, to może inaczej. No nie wiem. Będę musiała się, wiecie, pooglądać jeszcze, popróbować tych kosmetyków i wtedy się okaże. Z czasem jak potestuję, to na pewno też, no, albo się do czegoś przekonam rzeczywiście, albo kompletnie mi to nie będzie pasowało, więc zobaczymy. Póki co, podsumowując już. Rozświetlacz dla mnie raczej nie. O, wow, teraz na wyciągnięcie ręki mam lusterko i ja z tej odległości w lusterku widzę te drobinki brokatu, więc no nie, no niestety dla mnie ten rozświetlacz nie. Nie podoba mi się, gdyby to było, wiecie, sama ta baza, którą ja widzę w opakowaniu, bez drobinek, które potem wychodzą na twarzy, to spoko. To bym była zadowolona. To rozświetlenie jest całkiem widoczne, ale też nie jest jakieś super rażące po oczach. No ale tak jak mówię, dla mnie największym minusem są te drobinki. Niestety. Kurczę, zapomniałam, że jeszcze błyszczyk. To nałożymy za chwilę na tą pomadkę. Następna rzecz, której używałam, to był róż. I róż mi się podoba. On bardzo ładnie się błyszczy. Na pewno będzie dużo lepiej wyglądał do opalonej skóry. Gdybym miała twarz w kolorze ręki, to na pewno by to lepiej wyglądało. Ale na twarzy nie mam żadnego samoopalacza, więc no ona jest jaśniejsza i spoko to wygląda moim zdaniem. Podoba mi się to, co widzę.
ale jednak myślę, że do opalonej skóry będzie jeszcze lepiej. Więc jeśli lubicie rozświetlające róże, to ten jest taki już troszeczkę ciemniejszy. Nie jest to taki różowy róż z połyskiem, tylko taki bardziej właśnie lekko ceglasty, do opalonej skóry bardzo ładny. Kolejne rzeczy to powieki. No i tak, najpierw paleta, tak jak Wam mówiłam. Kolorystyka dla mnie typowo jesienna, kompletnie mi się to z latem nie kojarzy. A jeśli chodzi o jakość cieni, to na pewno jest znacznie lepsza niż te, które są tak na stałe w ofercie Belle, tam w tej szafie w Biedronce, no to tamte są moim zdaniem słabe bardzo. Do tej pory też jakoś nie kojarzę, żeby w jakiejkolwiek edycji limitowanej były jakieś super cienie, więc no te uważam, że są znacznie lepsze. Też łatwo się je rozciera, są spoko napigmentowane, jak na tą cenę to jest chyba 13,50 czy 12 zł, napiszę Wam w opisie. Więc ogólnie spoko, ale no ta kolorystyka jakoś... I jeszcze kolejna rzecz jest taka, że one są dosyć suche, więc takie są, ale czy ja wiem, czy to jest minus? Nie, raczej nie, no bo spoko się je rozcierało. Może jedyny dodatkowy jeszcze minus, kolejny, poza tym, że te kolory jakoś tak mi niekoniecznie się kojarzą z latem, to to, że jak widzicie na ten pomarańczowy i też tu w zewnętrznym kąciku mam ten taki czerwonawy kolor, nakładałam jeszcze ten ciemny brąz jako kreskę, to te kolory nakładane jeden na drugi nie są takie widoczne, nie są takie intensywne, więc ciężko rozróżnić, w którym miejscu ja mam który kolor. No oczywiście pomijając kreskę, to tak, wiecie, troszeczkę się zlały, ale no generalnie jak za tą cenę, myślę, że jest nieźle. Zresztą Belle do tej pory moim zdaniem robiło to Belle z Biedronki takie średnie, nie te cienie, więc... I tak jest już dużo lepiej. Kolejna rzecz to jest kredeczka i kredka jest fajna do używania na powieki. A na przykład jeśli bym chciała następnym razem przy kolejnym makijażu zrobić sobie nią kreskę na górnej powiece, to też myślę, że spoko się sprawdzi. Ale na linii wodnej w ogóle nie mogłam jej, wiecie, rozpracować. Rozgrywałam sobie ją na dłoni i na linii wodnej nic mi nie zostawało, więc nie wiem, czy ten mój egzemplarz jest jakiś taki felerny, czy o co chodzi, bo w takich samych opakowaniach były już przecież kredki, na przykład nawet beżowa w zeszłym roku, która fajnie się sprawdza na linii wodnej, no a z tą jakoś było mi ciężko, ale jeśli chodzi o używanie jej tak normalnie na powieki, to jest naprawdę fajna, łatwo się jej używa, łatwo się też ją rozciera, także... Kolejny produkt to maskara i maskara, tak jak już Wam wspominałam, sama też daje radę, bo widzę na dolnych rzęsach, że one są też podkreślone, nie tylko zaznaczone kolorem, ale też podkreślone, jeśli chodzi o, wiecie, sam tusz, że on robi coś z nimi, wydłuża je, delikatnie pogrubia, także fajnie. Dodatkowo dzięki tej silikonowej szczoteczce, moim zdaniem on górne rzęsy, które pomalowałam właśnie czarnym tuszem, dodatkowo jeszcze super porozdzielał, no i dołożenie tego niebieskiego tuszu na czarny uważam, że dało super efekt, więc na pewno będę z tej opcji korzystać. Tusz mi się podoba. I co do pomadek, no to kolory, to już kwestia gustu. Mi się te dwa podobają, te jaśniejsze. Ten fiolet, no to wiecie, tak jak Wam mówiłam, ja w fioletach się za bardzo nie czuję, więc średnio, dodatkowo uważam, że tutaj trzy warstwy są konieczne. Minusem według mnie jest to, że aplikator wyjątkowo w tej kolekcji wszystkie te trzy, przynajmniej moje egzemplarze, wszystkie trzy mają taki twardy, szorstki aplikator. Coś, co wcześniej się nie zdarzało, więc nie wiem dlaczego tak. No i to krycie powiedziałabym, że jest takie normalne jak na te pomadki, takie Belle, bo oni już nieraz wypuszczali je w limitowanych edycjach i właśnie one nigdy nie były takie, wiecie, jedna warstwa i już jest super krycie. Zazwyczaj to właśnie jest tak około dwóch warstw, żeby to wyglądało tak ładnie. No i tutaj też tak jest. Ogólnie ja, wiecie, no zadyszkę chyba one są, więc myślę, że całkiem w porządku. Ja się tak bardzo ich nie czepiam, już jestem do nich przyzwyczajona. Kolorki ładne, myślę, że dosyć wakacyjne, także to spoko. I na ustach one nie kleją się i nie czuć takiej grubej warstwy. Co prawda czuć, że no matowa to jest pomadka, więc usta w dotyku są suche, ale nie jest to takie, wiecie, męczące. Nie czuję takiego ciężaru na ustach. No i błyszczyk. Błyszczyka nie przetestowałam jeszcze, więc uwaga, nadrabiam. Nie ma chyba dodatkowej nazwy z tego, co widzę, więc uwaga. Ten też pachnie tak słodko. O, wow, ale ładny efekt daje. On ma w sobie takie złote, to jest taki, widzicie, różowy, ze złotymi drobinami. I pięknie odbija światło, wow. Przepięknie to wygląda. No, to błyszczyk super. On jest trochę klejący, wiecie? Taki dosyć gęsty jest po prostu. No, ale na pomadce, zobaczcie, jaki daje mokry efekt.
Pięknie. Dobra, błyszczyk mi się podoba. On będzie super właśnie wyglądał. I do matowych pomadek tak na środek, żeby je powiększyć. Ale myślę, że też na gołe usta, czy tam tylko z jakąś konturówką, też będzie fajnie wyglądał. To mi się podoba. Dobra. I to już wszystko, jeśli chodzi o tę kolekcję. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Czy Wam się w ogóle podobają te kosmetyki? Czy Wam się podoba to, jak to wygląda na twarzy w tym momencie? No, tak to wyszło. Powiem Wam, że ja ogólnie jestem zadowolona z większości z tych kosmetyków, ale jakby spodziewałam się czegoś innego chyba po tej kolekcji letniej. Liczyłam na jakiś fajny bronzer, na jakieś takie bardziej rozświetlające kosmetyki. No a tak, wiecie, najbardziej jestem zawiedziona tym rozświetlaczem, bo w ogóle bardzo mi się podoba opakowanie, sam kolor, ale no te drobiny niekoniecznie. Te kolory też chciałabym, żeby były trochę bardziej rozświetlające, troszeczkę jaśniejsze, takie bardziej wakacyjne po prostu. A poza tym chyba wszystko jest takie spoko, więc piszcie w komentarzach, co Was najbardziej zaciekawiło, co planujecie kupić, a może już coś kupiłyście. Czekam, piszcie koniecznie i to tyle. Do zobaczenia już w kolejnych filmach. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I teraz no, to wszystko. Nie zabieram Wam już więcej czasu. Do zobaczenia, buziaki. Pa!